Cześć, witajcie w moim nowym filmie, w którym chciałabym podzielić się z Wami tymi rzeczami, za którymi najbardziej tęsknię, jeżeli chodzi o moją ojczyznę Polskę, czego mi brakuje i tak dalej. Myślę, że dla każdego człowieka są to nieco inne rzeczy, za innymi rzeczami tęsknimy, ale chciałam się dzisiaj z Wami takim luźnym tematem podzielić i usłyszeć, co Wy, bo dość sporo osób, które mnie ogląda, również mieszkają na emigracji, za czym Wy tęsknicie. Więc nie przedłużając, przechodzę do tematu i piję moją już wystygniętą kawę, bo po prostu mój mąż przyszedł i musiałam wyjść z domu. W ogóle się dużo dzieje w naszym życiu ostatnio, ale o tym się na pewno dowiecie niedługo. Przynajmniej bardzo bym chciała się z Wami tym podzielić, ale jeszcze nie teraz. Ale już wracając do filmu, do tematu filmu. To oczywiście, jak to każdy emigrant tęsknie za rodziną. I to jest no, normalny fakt. Z tęsknotą gdzieś tam sobie człowiek uczy się radzić. Dzięki dzisiejszej technologii, dzięki internetowi i mediom społecznościowym mamy tak naprawdę cały czas kontakt z bliskimi. Widzę, co się u nich dzieje, co robią w ciągu dnia, czy piją teraz herbatę, czy kawę, wiecie, na Instagramie, na Instastory. I to jest bardzo fajne i myślę, że nam, dzisiejszym emigrantom, jest o wiele, wiele łatwiej to przeżywać, z tą tęsknotą sobie poradzić, niż dla emigrantów, którzy emigrowali 15-20 lat temu. Wtedy no, nie było tego wszystkiego. Dzisiaj tak naprawdę mamy wrażenie, że mieszkamy obok siebie, że osoba na drugim końcu świata jest na wyciągnięcie ręki, więc to jest bardzo pomocne i super. Ale najbardziej tęsknię za rodziną wtedy, kiedy są zjazdy rodzinne, wtedy, kiedy widzę, że wszyscy są razem, że spędzają wspólnie święta, czy spędzają wspólnie weekend, piknikują, nie wiem, zjechali się akurat wszyscy przypadkowo do babci i jest jakby jeden wielki zjazd rodzinny i wtedy człowiekowi robi się przykro. Robi się przykro, że nie mogę wsiąść w samochód i być tam za godzinę, dwie razem z nimi, no bo cała podróż do Polski wiąże się z ogromnymi planami, z kosztami, jakby nie patrzeć. Ja też nie jestem osobą, która lubi latać, odwiedzać rodzinę sama. I wiem, że jest sporo Polaków właśnie, którzy sami podróżują, odwiedzają rodziny, ale my z moim mężem mamy chyba jakiś uraz po tym naszym związku na odległość. Jesteśmy takimi przylepami, że nie możemy się od siebie oderwać. I nie ma w ogóle takiej opcji, żeby mój mąż pojechał do swojej rodziny beze mnie, albo żebym ja pojechała do swojej rodziny bez niego, bo nie dość, że po prostu dla rodziny to by było takie coś dziwnego, jak to przyleciałaś sama bez Gökana, albo jak to przyjechałeś sam bez Gabi, to byłoby też ciężkie dla nas, bo oboje mamy naprawdę fajny kontakt z rodziną i to się dla nas liczy. Zresztą ja przez te podróże z Polski do Turcji, z Turcji do Polski, lotniska mi się kojarzą na chwilę obecną jeszcze z rozstaniami, z trudnymi emocjami i zdecydowanie lepiej jest podróżować we dwójkę. My we dwójkę lubimy podróżować i tutaj nie ma znaczenia, czy to jest samolotem, czy to samochodem. Przyjemnie się naprawdę podróżuje. Więc tak, my zwykle podróżujemy razem, więc to się wiąże z większymi kosztami, z jakby uzależnieniem się od tego, kiedy mój mąż będzie miał wolne w pracy i tak dalej. No więc to nie jest takie proste. Kolejną rzeczą, za którą tęsknią no, praktycznie wszyscy emigranci, to są święta. Jakieś ważne dni, które mają miejsce w życiu rodziny, czy to narodziny nowego członka, czy to właśnie śluby i tak dalej. Nie jesteśmy w stanie być na tych wszystkich uroczystościach. Na przykład mnie ominęły pierwsze dni życia mojej bratanicy, która urodziła się w tamtym roku. Byłam na jej chrzcie, bo jestem matką chrzestną, ale wiecie, no to są pierwsze dni, jak dziecko jest jeszcze w szpitalu po porodzie, możesz pójść odwiedzić, zobaczyć taką malutką kruszynkę. My ją widzieliśmy dopiero jak miała 2 miesiące. I tak naprawdę widzieliśmy ją długo. Teraz przez rok takie dziecko naprawdę szybko rośnie, dużo rzeczy się uczy i dzwonimy do siebie na kamerkę, tak, i widzę ją, ona widzi mnie
machamy do siebie, robi mi jakieś różne minki, pokazuje coś i tak dalej. I gdzieś ten kontakt jest, ale brakuje takiego bezpośredniego kontaktu, żeby móc ją przytulić i tak dalej. No i w tym roku miałam być z moim mężem i z moimi teściami. Mieliśmy lecieć do Polski na święta wielkanocne i wtedy też miały się odbywać, akurat wypadały pierwsze urodziny mojej bratanicy. I niestety to nas też ominęło, więc jak widzicie, sam jakby przylot do Polski nie tylko wiąże się z czynnikami od nas zależnymi, ale też od nas niezależnymi, chociażby taki wirus nam to utrudnił. Więc gdzieś tam to osoby na emigracji w pewnym momencie jakby denerwuje, irytuje, że nie mamy takiej pełnej kontroli nad tym. Tak, więc to jest taki dość trudny czas i w kwietniu było mi trudno z tego powodu. Jak były święta wielkanocne, też mi było trudno. Być może jakbym, nie wiem, miała dzieci i tak dalej, to bym coś tam się zorganizowała, żeby, nie wiem, ozdobić mieszkanie z okazji właśnie Wielkanocy, zrobić takie wielkanocne śniadanie, ale dla mnie, dla męża, jak jesteśmy sami i już z samą tą świadomością, że ja w tym czasie byłabym w Polsce, to w ogóle nie było dla mnie żadnej przyjemności i starałam się przeżyć te dni, jakby były zwykłymi dniami, żeby nie myśleć o tym, żeby nie wpadać w jakiś dołek, bo to gdzieś tam w człowieku leży. Pierwsze właśnie urodziny chrzestnicy też gdzieś tam przeżywałam sobie takie życie. Z tym się wiąże jednak emigracja i emigracja się wiąże jednak z tym, że zawsze z jakimś tęsknimy, prawda? Gdzieś tam moje serce w tym momencie jest rozerwane pomiędzy jedną stronę a drugą. Ale za czym jeszcze można tęsknić, będąc na emigracji? Więc ja tęsknię za polską kuchnią. Napiję się tutaj kawy. W jakim sensie tęsknię za polską kuchnią? Bo wiecie, ja sobie mogę tutaj ugotować na przykład taki rosół, sobie kisiłam kapustę na bigos i tak dalej. W ogóle mój mąż nie lubi kapusty, nie lubi bigosu, co dla mnie jest po prostu... Jak można bigosu nie lubić? No po prostu to jest niebo w gębie. No ale taki jest, więc ja sobie zwykle samotnie ten bigos konsumuję. Co też jest smutne, bo zwykle w Polsce w rodzinie jak jest bigos na obiad, to po prostu jest poruszenie. Kurczę, wszyscy wcinają bigos. No, także... Takie rzeczy mogę sobie zrobić sama, tak? Mogę sobie z kuchni polskiej sama ugotować coś, upiec ciasta i w ogóle. Ale tęsknię za tą polską kuchnią, która wychodzi z rąk mojej babci, mojej cioci, mojej mamy. Wiecie, te takie uczucie zaopiekowania. I to się trochę wiąże nie tyle też z emigracją, ale z dorosłością, bo jak wychodzimy z domu, jesteśmy już samodzielni, zakładamy własne rodziny, no to jeżeli ja nie zrobię obiadu, czy mój mąż nie zrobi obiadu, to obiadu nie będzie, bo nie ma obok jego mamy, czy nie ma obok właśnie mojej mamy. A wiecie, jak to jest, jak się przyjeżdża do domu rodzinnego i wtedy mama jest obok i mama tak też się stęskniła za tym, że... Kiedyś, wiecie, byliśmy małymi dziećmi, dbały o nas mamy, gotowały obiad i tak dalej. I naszym mamom to dalej sprawia gdzieś tam radość, więc jak nas widzą, dorosłe dzieci, to chcą te nasze ulubione potrawy ugotować i tak się starają. Ale nam to też jest, dla nas to też jest przyjemne, bo się człowiek taki czuje zaopiekowany, tak otoczony tą miłością mamy. Jak mama przynosi taki rosołek albo taki bigosik. Albo na przykład wstaję rano i mama się mnie pyta, czy mi zrobić zwykłe kanapki. I jak mi mama robi zwykłe kanapki, to z rąk mamy kanapki smakują inaczej. Inaczej i są tak, to jest tak niepowtarzalny smak, bo tam jest po prostu w tych kanapkach jest miłość. Te kanapki są robione z miłością. Wiecie, o co mi chodzi z tą polską kuchnią? Że inaczej smakuje to jedzenie w Polsce. Inaczej to wszystko smakuje, kiedy to jest przygotowane przez osobę, która nas kocha. I chciałabym, żeby kiedyś moje dzieci, jeżeli będę miała dzieci, kiedyś jak będą dorosłe, żeby też miały takie uczucie zaopiekowania, jak przyjadą do domu rodzinnego, że jednak ta zupka, ten obiad, ten kebab w naszym przypadku będzie smakował zupełnie inaczej, jak mama go przyrządzi. Ale wiecie, mam namiastkę tej miłości, tego zaopiekowania, jak jedziemy do rodziców mojego męża i wtedy ja zawsze dzwonię do teściowej i mówię: mamo, zrób mi
Zrób dla mnie japrak sarmesy, bo ja tak bardzo właśnie lubię japrak sarmesy. Teściowa też się pyta, a co zrobić na obiad? Ja mówię, no to może kurczaka upiecz. I to po prostu, wiecie, jak przyjeżdża się do nich do domu i to wszystko na nas czeka. Śniadankę bardzo często my wyjeżdżamy o świcie i jesteśmy tam około godziny 9, 10. To śniadanko na nas czeka, gorąca herbatka i stół cały zastawiony. I po prostu mam tą taką namiastkę zaopiekowania się tej miłości. I to jest bardzo fajne. I się bardzo cieszę właśnie, że od rodziny mojego męża, od mojej teściowej mam takie uczucia, takie odczucia i ona stara się mi gdzieś tam w pewien sposób potrzebę zaopiekowania gdzieś tam zastąpić. A mój teściu to oczywiście ze strony taty też bardzo taki jest opiekuńczy, także z obu stron czuje człowiek przynależność do tej rodziny, więc... Ale wiecie, jednak smaki polskie to są smaki polskie, truskawki w Polsce smakują inaczej, polskie jabłka smakują inaczej, wiśnie smakują inaczej, mięta. Moja babcia wieczorem zawsze parzyła herbatę miętową. I ta mięta była zerwana z ogrodu mojej babci. I tej herbaty, takiego smaku, nigdzie indziej nie ma, jak u mojej babci. Także jak się piło, nawet kiedyś takie były takie, teraz nawet moda taka wróciła, na takie metalowe garnuszki, nie? I no po prostu to są takie smaki polskości dla mnie, niby zwykłe, ale jest w nich miłość i to jest najważniejsze. To jest ten czynnik taki, za którym gdzieś tam się tęskni. Dobra, kolejną rzeczą, za którą tęsknię, jeżeli chodzi o moją ojczyznę Polskę, to jest śpiew ptaków w Polsce. I to nie jest tak, że my w Turcji ptaków nie mamy. I to nie jest tak, że my w Turcji ptaków nie mamy i tutaj ptaki nie śpiewają. Bo śpiewają, tylko że... W zależności też, w jakiej części Turcji mieszkacie, jest inna przyroda. Ta przyroda tutaj, którą mamy, ta natura, te jakby zwierzęta, które żyją w Mersin i rośliny, które rosną, są również dla mnie piękne i egzotyczne, więc to też jest w jakiś taki sposób pociągające, ale nie... Śpiewają ptaki tutaj, nawet jak są lasy, jak jest zielono. Nie śpiewają ptaki tutaj w Turcji tak, jak śpiewają ptaki w Polsce. A już szczególnie w trakcie wiosny, kiedy jest taki rześki poranek, jest taka błoga cisza, bardzo wczesne godziny, świat powoli się budzi i te ptaki zaczynają śpiewać. Właśnie te takie przejście z zimy, która była cicha, gdzie nie było słychać tych ptaków i raptem wszystko zaczyna się budzić do życia i te ptaki śpiewają. Albo w lesie, podczas spacerów, śpiewy ptaków. No to jest po prostu coś do niepodrobienia. Za tym bardzo tęsknię. Zresztą ja tęsknię też za porami roku w Polsce. I... Ja nie jestem osobą, która lubi zimno i lubi deszcz i tak dalej. Na mnie taka pogoda działa depresyjnie, ale człowiek potrzebuje paru dni takich w roku. I o ile może nie tęsknię tak naprawdę za zimą, za śniegiem, bo w sumie mamy tak naprawdę parę godzin, żeby pojechać sobie na stok narciarski tutaj z Mersin, więc tutaj to też nie jest problemem, ale... Czasami jak to lato jest tak pod koniec tego lata, już tak człowiek chce, no niech już się to skończy, niech już się zacznie ta zima w Mersin, która wygląda jak jesień. Już taka końcówka, to już tak człowiek, żeby się skończyło, ale jak już potem pada codziennie, no to jest problem, więc bardzo szybko mi się to nudzi. Ale nie ma tutaj w Mersin takiej wiosny i takiej jesieni, jaką znamy z Polski. I polska złota jesień jest nie do podrobienia. W Turcji mieszkaliśmy też w Ankarze. Mieszkałam też w Konya, więc tam trochę klimat był inny w tych rejonach. Ale nie zgodzę się z tym, żeby wiosna i jesień były równie piękne jak w Polsce. To jest po prostu coś zupełnie innego.
zupełnie inaczej to wygląda i zupełnie inne ma się uczucia. I o ile lato moim zdaniem to jest takie w Polsce, może być, tak o tyle te właśnie przejściowe pory roku, wiosna i jesień, są przepiękne. Naprawdę są przepiękne. I na przykład z jesienią brakuje mi tej polskiej złotej jesieni i na przykład wszystkich świętych. Kiedy pójdzie się wieczorem, już po wszystkich świętych, wieczorem, kiedy ludzie się rozejdą, już się zrobi ciemno i jest pełno zniczy. I to tak pięknie wygląda. Ja zawsze lubiłam spacerować, zawsze z moją mamą i bratem szliśmy i spacerowaliśmy. No po prostu super, super nastrój, super wspomnienia, no przepięknie. Kolejną rzeczą, za jaką tęsknię, to znowu związana z naturą jest, to są lasy. Ja dorastałam w bardzo małym miasteczku. Ojeju, ile tam jest mieszkańców? Chyba z 4-4,5 tysiąca, nie pamiętam, będę musiała sprawdzić statystyki, czy są jakieś tam na bieżąco prowadzone. No ale bardzo małe miasteczko. W Turcji w ogóle takich miasteczek nie ma. To raczej wieś. Ale zresztą my się śmiejemy nieraz, że to jest w sumie wieś. Ale ja mieszkałam na blokowisku, które było praktycznie na wyjeździe z tego miasta. I z okna miałam widok na pola. Za polami było już widać wieś, bardzo blisko położoną wieś. Ja do tej wsi zresztą też bardzo często jeździłam, bo tam moja koleżanka mieszkała i się chodziło nawet do niej przez pola, to było około 2 km. Jak są pola, to tam była pola dróżka i można było przespacerować się i pójść na pieszo, więc w ogóle super. Ale niedaleko mojego blokowiska, tak po prawej stronie, były lasy. To było około, ojej, z 500 metrów miałam do lasu i ja zawsze miałam psy i ja z tymi psami zawsze lubiłam chodzić do tego lasu. Mieliśmy las mieszany. Ja przypominam, mieszkałam w województwie zachodniopomorskim, więc u nas to były takie niziny. Było po prostu płasko, bo mieliśmy około 30 km do Rewala, do morza, więc też blisko. I las jest tam przepiękny i mam takie wspomnienia, kiedy ja chodziłam sama z psami na te pola do lasu i człowiek się wyciszał i w ogóle taka radość była. Ja bardzo lubiłam w ogóle samotność i tak dalej i zimą, i jesienią, i latem chodziłam do tego lasu. Zresztą też tam chodziłam z koleżankami, różne miałyśmy perypetie, kiedyś sobie zrobiłyśmy ognisko. W lesie poszły dziewczyny takie nastoletnie, sobie ognisko zrobiłyśmy, oczywiście w takim wyznaczonym miejscu. I tak się zasiedziałyśmy, że wracałyśmy po ciemku przez las. Wracałyśmy po ciemku. Pamiętam do teraz, jak miałyśmy, jeszcze wtedy były telefony bez internetu i tak dalej, i miałyśmy światełka i otworzyłyśmy te światło, właśnie te lampki w telefonie i tak szłyśmy rządkiem, jedna za drugą, żeby się nie zgubić. No i która będzie szła pierwsza i która ostatnia. To najgorsze, jakby coś tam wyskoczyło, to wiecie. Ale ogólnie mieszkałam bardzo blisko lasu, widziałam bardzo często dzikie zwierzęta, właśnie dziki, lisy, sarny. Kiedyś z koleżanką, jak byłam właśnie na polu i byłyśmy właśnie z jej psem, to siadłyśmy sobie na tą dróżkę leśną, polną i akurat wtedy zboże tam było posiane, bo las się kończył, zaraz zaczynały się pola i te zboże już było takie wysokie, że nas zakryło. No i raptem pies się zerwał i tak się rozgląda, taki był zdziwiony, no to ktoś przylazł, pomyślałyśmy, więc my wstałyśmy, jak się z tego zboża wynurzyłyśmy, a tam stał taki młody jelonek. No coś pięknego. Tego mi brakuje, tej takiej właśnie bliskości natury, bliskości lasów i tego tutaj w Mersin nie ma. Więc bardzo mi tego brakuje. Ja po prostu, ile ja bym dała, żebym ja miała te wszystkie plaże i w ogóle tutaj, żeby było ciepło, ale żeby był ten las mieszany niedaleko, żebym ja mogła wziąć Elę i pospacerować. Ile ja bym dała, nie wyobrażacie sobie. Kolejną rzeczą, za jaką tęsknię, to są polskie słodycze. Ja ogólnie lubię polskie słodycze typu ptasie mleczko, typu mieszanka wedlowska, takie z galaretką, te takie cukierki, galaretka w czekoladzie. Co tam lubię jeszcze? Czekoladę goplade, też ma cudowny smak. No takie pączki, drożdżówki, takie rzeczy, bardzo, bardzo za tym tęsknię. No i zwykle kończy się to tak, że podczas mojego pobytu w Polsce napcham się tym wszystkim i połowę walizki wiozę jak taka cyganka. Naprawdę, jakbym w ogóle robiła jakiś ogromny przemyt. I w tym roku ja i tak byłam
błogosławiona, ale sama sobie jakby strzeliłam w kolano, już Wam mówię o co chodzi. Więc tak, moja mama w 2019 roku, jak przyleciała na wakacje, to przywiozła mi oczywiście zapas słodyczy. No i ja sobie zwykle ten zapas słodyczy tak sobie rozdzielam, żeby mi starczyło do kolejnego mniej więcej lotu do Polski, czy przylotu z Polski do mnie kogoś właśnie, żebym przywiózł, uzupełnić te jakby zapasy, żebym nie zdążyła zatęsknić. No i moja mama mnie przywiozła. Potem w listopadzie był u nas mój kolega z dziewczyną i nam też przywieźli słodycze. Także w ogóle byłam taka, wow, mam następny dowóz słodyczy, więc taka byłam podjarana. Jadłam te słodycze. I potem dostaliśmy paczkę od nowych znajomych podróżników, z którymi wywiad możecie obejrzeć u Magdy. Im popsuł się samochód tutaj w Mersin i oni z nami tutaj mieszkali, bo tam trzeba było naprawić samochód, no i oni nam przysłali paczkę ze słodyczami. I jak ja tą paczkę otworzyłam, jak ja zobaczyłam delicję, jak ja zobaczyłam grześki jeszcze schowałam, skitrałam, jeszcze grześki zostały. Ale po prostu jak to wszystko zobaczyłam, to ja myślałam, że tam padnę po prostu z radości. I tak sobie myślę, no tych słodyczy jest. A my już kupiliśmy tutaj bilety i lecimy w kwietniu. No to trzeba te słodycze zjeść. No to jadłam. No bo przecież polecę w kwietniu i zrobię sobie kolejny zapas. No i tak jadłam, że zjadłam, zostały grześki. I nie poleciałam do Polski. I kiedy polecę, nie wiem. I nie mam polskich słodyczy. I to jest dla mnie tragedia. Więc po prostu myślę, że jak ja polecę w końcu do Polski, albo ktoś do mnie tutaj przyleci, to ja się tym wszystkim tak napcham, że po prostu będę jedną wielką chodzącą kulką. Przechodząc dalej, za czym tęsknię? Za długimi letnimi dniami. Bo długość dnia, im bardziej na północ, to te dni są dłuższe latem. A zimą krótsze oczywiście, ale kurczę, pamiętam do teraz, jak mój mąż jeszcze wtedy, jak byliśmy na odległość, dzwonił do mnie na przykład godzina 22, ja już byłam przebrana, wykąpana, przebrana w piżamkę i rozmawialiśmy sobie na Skype i on tak, a którą wy tam macie godzinę? Ja mówię, no 22, a u was jeszcze jasno, a mówię, no, bo jest lato i tego mi tak brakuje, to jest po prostu coś, co człowiek nie zwraca uwagi normalnie, a dopiero później sobie zdaje z tego sprawę. Ja to zauważyłam akurat jeszcze podczas moich takich wizyt w Turcji i byłam taka zdziwiona, lato i tak szybko słońce zachodzi. No, ale tak, za tym tęsknię. Uwielbiam długie letnie dni w Polsce. Tęsknię za polskimi ogniskami i za grillami. Moim zdaniem mają taki niepowtarzalny smak, styl. Oczywiście te tureckie też są super, ale nikt mi nie powie, że polska kiełbasa z grilla to nie jest po prostu raj na ziemi. Ile ja bym dała, jak ja widzę na Instagramie właśnie moich znajomych, że grillują i te kiełbaski, to po prostu mi się chce ryczeć. Ja Wam naprawdę mówię, że chce mi się ryczeć. Taką kiełbasę, polską kiełbasę z grilla, ile ja bym dała. Jak ja bym miała taką kiełbasę, to bym chyba sobie tutaj na gazie po prostu nabiłabym sobie chyba na widelce, bym sobie upiekła. No tak, mi się chce polskiej kiełbasy. Nie wyobrażacie sobie. U mnie też bardzo często w rodzinie, jak robiliśmy sobie takie grille, to na przykład mój wujek zrobił wędzarnię i wędził kurczaka. Mój mąż też jak spróbował tego kurczaka, to po prostu był taki, bo najpierw był w solance ten kurczak, potem był właśnie w tych przyprawach obtoczonych i on tam się parę godzin tam piekł, to po prostu coś cudownego. Do tego zimne piwko, takie smakowe, albo z sokiem z owoców, jak to się mówi? Albo z sokiem owoconym, też bardzo lubiłam. I u babci na przykład na ogrodzie. Ojej, coś pięknego po prostu. Kolejną rzeczą, za jaką tęsknię, to jest zapach. Zapach Polski i Polska pięknie pachnie. Naprawdę pięknie pachnie. W zależności od pory roku, od pory dnia, po deszczu zapach jest przepiękny, takiej świeżości, po burzy. Tutaj też jest po deszczu, po burzy inny zapach, ale
no tam pachnie zupełnie inaczej. Jak zaczynają kwitnąć kwiaty i drzewa wiosną, to też inaczej pachnie. Las, zapach lasu, zapach ziemi właśnie po deszczu. No, bo tego nie da się podrobić. Zapach grzybów w lesie, jak się idzie na grzybobranie. Tak, grzybobranie też po prostu za tym tęskni, się chodziło na grzyby. Ojej, jak było fajnie po prostu. I człowiek ubierał te gumowce, jakieś takie się zawiązywał chustki na głowie, żeby kleszczy nie nałapać. No i się zbierało grzyby i się chodziło po tym lesie. I on był jeszcze taki z rana, świeży, wilgoć było czuć, rosa była, no coś przepięknego. Ach, też za tym tęsknię. Kolejną rzeczą, za jaką tęsknię, to jest właśnie płaski teren. Bo tutaj w Turcji praktycznie nie ma takiego płaskiego terenu, no chyba, że chodzi o konie. Konia to jest totalnie płaska, ale gdziekolwiek się gdzieś tutaj jedzie, to są górki, pagórki i tak dalej, a ja no jednak się urodziłam i wychowałam w województwie zachodniopomorskim, więc tam jest po prostu taka prosta linia i to wygląda przepięknie, bo horyzont jest bardzo daleko i jesteśmy w stanie widzieć bardzo dużo rzeczy. I pamiętam właśnie, ja bardzo często podróżowałam pociągiem, bo moje miasto znajduje się na linii Szczecin-Kołobrzeg i tam takie fajne połączenie zawsze było. I jak jeździłam do Szczecina albo nad morze z koleżankami, to po prostu te przebijające się obrazki za oknem. Także za podróżami pociągiem też tęsknię, bo w Turcji tylko raz chyba podróżowałam pociągiem. Nie, dwa razy. Także tęsknię za podróżami pociągiem, za właśnie widokami, za oknem, które się przewijają. Bardzo często właśnie zwierzęta wychodzą w Polsce na pola i jak się jedzie pociągiem, to na przykład są sarny, wyskakują. Także mój mąż też lubi podróżować pociągiem w Polsce i zawsze jest taki podekscytowany, on musi koniecznie siedzieć koło okna. Także tak, za tym też tęsknię. Jeszcze tęsknię, wiecie, za drogą między właśnie moim miastem a miastem powiatowym, no bo ja pochodzę z małego miasteczka i jeździłam właśnie do liceum albo na jakieś większe zakupy do miasta właśnie powiatowego i na tej drodze właśnie po dwóch stronach rosły zawsze kasztany. I w maju na matury kwitły kasztany. I to tak pięknie wyglądało, ta droga tak pięknie wyglądała, no. Za tym też mi się tęskni, za tym widokiem, za tą drogą. No, nie do podrobienia. Tutaj takiej drogi nie widziałam. No i słuchajcie, to by było chyba wszystko z tego, co pamiętam, za czym tęsknię. Tak się zastanawiałam i wspominałam sobie dzisiaj i stwierdziłam, a nagram taki film. A tak spontanicznie stwierdziłam, nagram dla Was taki film, podzielę się z Wami tymi rzeczami. Być może Was to zainteresuje, być może też jesteście na emigracji i za takimi rzeczami tęsknicie, albo za jakimiś innymi, więc koniecznie się podzielcie tutaj ze mną w komentarzach. No i mam nadzieję, że ten film Wam się podobał i że zobaczymy się w kolejnym filmie już niedługo. Pa! Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. Been walking down the street so many times, my feet know every brick and stone. Could wear a blindfold.